witam w kolejnym filmiku. Za długo to ja nie poopowiadam, dlatego że zaraz wysiadam, jeszcze widać, ubrałam swoją kurtkę przeciwdeszczową. Ponoć pada. Mianowicie odczytałam komentarz Doroty Iwan a propos właśnie propozycji na filmik Niemy, natomiast no ja już nie zdążę takiego filmiku nagrać, także nagram tylko taki jeszcze przed wyjściem na bieżąco. Skoro komentarz się pojawił, zdążyłam go odczytać, to taki normalny. Zapachy w torebce w tym momencie, rozumiem, że tylko w torebce, nie, że w kieszeni, nie wiem, spódnicy, kurtki i tak dalej. Powiem tak, na pewno jest Salut Parfum de Empire, ponieważ to jest flakon, który ze mną pojechał, wytrawny zapach, którym można doświadczyć takich aspektów winno-szampanowych, bardzo intrygujący, chłodny, sensujący, wytrawny, bez słodyczy. I to jest też taki zapach, gdzie nawet taką trochę wetiwerową drzewność można doświadczyć czasami. Dzisiaj, jak używałam, to właśnie coś takiego wyczuwałam przy takiej trochę mocniejszej aplikacji. Oprócz tego troszeczkę próbek, natomiast część próbek poszła w paczce, dlatego że ja jechałam, gdybym jechała z Darkiem, to by było inaczej, ale że jechałam sama, to moja mama też stwierdziła, że sobie nie poradzę z tym. W sensie z taką torbą, może nie bardzo ciężką, ale jak na mnie bardzo ciężką. Więc to sobie większość jeszcze po prostu poleciała do pudełka i po prostu poleciała paczką impost, że tak powiem, ode mnie do mnie. W sensie nadałam sama do siebie, tam sobie po prostu odbiera, czy Darek mnie odbierze. Tak, więc trochę tych próbek właśnie tam już chyba wrzuciłam, co potem żałowałam, ale generalnie chciałam zabierać dużo ze sobą, zabrałam tylko takie, które po prostu muszę mieć, czyli muszę mieć, no leków tam nie wrzucałam, kosmetyczki pod ręką nie wrzucałam po prostu, bo chciałam to mieć jeszcze, to czy mieć rano, także pod ręką. I trochę czuję od babci, to też właśnie takie alka lżejsze, też właśnie do tej podręcznej, tej mojej torby pastelowej, materiałowej, ślicznej, czyli TK Maxi. Ale co tam jeszcze? Najpierw to było wziąć po prostu torebkę i sprawdzić, natomiast tu jest ciemno. Bo nie było zapalania światła, jak jechaliśmy, pasowało każdemu, tak? I szczerze mówiąc, nie wiem co tam jest, biorąc pod uwagę, że ten wręczaj tam po prostu poszedł do torebki. Chyba nie zdziwiłabym się, jeżeli w tym momencie jest tam głównie ten salut. Chociaż może spauzuję. Sprawdziłam, coś jest, ale co jest w tym woreczku? Czy ja się tu rozczytam? Perfecto, Gallagher, samplerek po feromonach jagodowych Independent Warsaw widzę. I chyba jest Woody Flowers Atelier Oblique, próbka, ale mam z House of Mila, mam flakon, no to u siebie i coś jeszcze, ale teraz już nie widzę i już jest stacja końcowa, tego że ja muszę kończyć. A mogę dajcie znać co u was. W torebkach, nie torebkach, płaszczach, kurtkach, kieszeniach, to zawsze gdzieś mam. Czy to w kieszeni płaszcza, czy kurtki. Tak samo zresztą Darkowi też rzucam, w sensie ja mu dają tam po prostu rzucać czasami, po prostu mam po kieszeniach potem różnych kurtek i tak dalej. Do kieszeni, spódnicy, też tak mam. Często właśnie kieszenie płaszcz, ale mówię, no ja już skończę, już widzę, że wjeżdża. Ale teraz ja też przeważnie dużo mam, w tym momencie mniej, ale przeważnie jakieś tam różne próbki podręczne mam ze sobą. Nie mam czy próbki rania, nie mam też w torebce różnych zapachów, o których troszeczkę już opowiadałam. Były testy akurat chyba przy błyskawicy, jak dobrze pamiętam. No nic, dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia.